Dobra, siemaneczko. Dzień drugi, trzeba zmienić pokój. Generalnie jest ziomek ze Stanów Zjednoczonych. I musimy zmienić hostel. Także jak będziecie jechać do Charlton, musicie wiedzieć, że z zapasem, z poprawką trzeba sprawdzić hostele, autobusy wyjazdowe, bo utkniecie tak jak ja na 4 do 5 dni. Mój nowy pokój, ale jeszcze nie zapłaciłem i nie wiem ile. Ale nie wiedziałem, gdzie mam iść i właśnie ziomek mówił, że idzie do tego hostelu. Mówię, dobra, to idę z tobą. I w sumie dzisiaj będę robił jakieś trekkingi, hikingi. Jutro będziemy też coś organizować razem, troszeczkę dalej za El Chalten. Także muszę dzisiaj wychodzić, bo już jest 11. Dzisiaj mamy mniejszy wiatr, ale za to zachmurzenie jest dużo, dużo większe. Jutro chyba będzie jeszcze większe, więc udało się nam wczoraj bardzo fartownie zobaczyć Fitzroy i całą rodzinę Fitzków. Gdy nie byli otoczeni chmurkami. A dzisiaj idziemy na jezioro Torre. A jeżeli chodzi o samo miasteczko El Chalten, jest naprawdę mega. Jest takie super. Ostatnio żywię się tylko kanapkami. 3 dolary. I naprawdę bardzo dobrej jakości. Większość wszystkich hosteli czy też hoteli w El Chalten jest dosyć nowa, więc wydaje mi się, że tutaj turystyka też jest od niedawna na takim wyższym poziomie, bo jak wiecie, nie mają tu nawet połączenia, tylko Movistar, jeżeli chodzi o sygnały sieci, bo 5 lat temu dopiero ich tutaj zaczęli podłączać pod to wszystko, więc kto wiedział, może wiedział, a kto nie wie, to niech się dowie, bo to jest naprawdę fajna mieścina. Macie tutaj sporo miejsc, gdzie możecie hajkować, macie trasy czterodniowe, porodniowe, możecie wypożyczyć tutaj swój sprzęt i możecie ruszać. Do tego wszystkiego z 4 pełne dni możecie robić hikingi jednodniowe. Także multum opcji. Wchodzimy w oficjalną trasę, która prowadzi tam. Razem chyba jest 9 km, tylko że nie będzie tak bardzo pod górkę jak wczoraj. A podobno 2 godziny w jedną stronę, 4 godziny w dwie, więc może się uda w 3. Zobaczymy, nic na siłę. Idziemy sobie. Patrzę po chmurkach, że od wczoraj się zaczęło chmurzyć. Dzisiaj jest więcej chmur. I prawdopodobnie może spaść deszcz. A bardziej prawdopodobne, że jutro będzie słaba pogoda. Ale jesteśmy dobrej nadziei. Trzymamy się nadziei, że nie będzie padać. Tą pierwszą górkę, co była, zrobiłem tak szybkim tempem na przepalenie. A taki widok mamy na El Chalten i idziemy sobie dalej. Kolejny dzień na łonie naturki. Dwa pierwsze kilometry z 9 mamy zrobione, kończone. Trasa nie jest jakaś spektakularna, jeżeli chodzi o widoki. Za to znowu można sobie dużo pomyśleć, a ja ostatnio dużo myślę nad zmianą, może nie kontentu, ale jakby coś ugryźć w inny sposób, może mniej filmów, właśnie bardziej stawiać na jakość i tak dalej. Ale o tym na live, którego zrobię najprawdopodobniej w niedzielę, bo tutaj są za słabe internety. Tutaj macie widok na górę Torre. I podejrzewam, że właśnie tam jest jezioro Torre, laguna. Tam, gdzie się wybieramy. I tak się troszeczkę zastanawiam, czy warto mi tam po prostu tędy przechodzić. Bo tam nic nie ma po drodze. I czy nie skupić się na
na tych innych atrakcjach dzisiejszego dnia. Idę dalej, bo nie wiem, co może mnie spotkać na końcu. Więc idę. Idę, ponieważ ciekawość mnie zjada. Być może tak być, że tam niby nie ma nic po drodze, a na końcu się okaże, że jest super. Trzy kilometry zostały nam. Jak wcześniej mówiłem, na trasie nie ma za wiele ciekawostek do filmowania, ale jest przyjemnie i to się liczy. Zbliżamy się do miejsca docelowego, 500 metrów i będziemy tam. Z tej strony, pod słońce jak oczywiście zawsze, jest Fitzroy za tą górą, albo tymi szczytami trzema. Rodzina Fitzków. Fitzków rodzinka. Ja jeszcze tego nie widziałem. Zaraz zobaczymy, czy było warto iść, czy nie było. No, to wam powiem tak, że średniawa, jeżeli chodzi o to. Ale jest trochę kry. Czyżby sam tego lodowca? Pewnie jak nie ma jeszcze tamtych murek, to jest troszeczkę lepiej. Ale dobra, przynajmniej mamy pewne 18 km w nogach dzisiaj. A to mnie bardzo cieszy. Kanapkę zjadłem, wody się napiłem, zdjęcie zrobiłem, posiedziałem i nie ma co się rozsiadywać, tylko trzeba dalej iść, zmontować odcinek, zacząć go uploadować, ponieważ to nie jest taka prosta sprawa, żeby tutaj zaploadować odcinek. To jest parę godzin, więc już trzeba to zrobić za czasu. I co? I może jeszcze na rozgrzewkę pójdę na tego kondora, na viewpoint kondora, ale to już będzie w jutrzejszym odcinku, bo to nie ma co upychać wszystkiego tak na siłę w jednym, więc już tak na rozgrzeweczkę, a jutro wyjedziemy za El Chalten i tam będziemy zwiedzać kolejne punkty widokowe, miejsca, już na pewno będą troszeczkę inne, taką mam też nadzieję. A tymczasem powrót, teraz powrót. Nie wiem jak to zrobiłem, ale zobaczcie, jestem w miasteczku z innej strony. Nie wiem jak to zrobiłem, naprawdę. Ale dobrze, zejdę tutaj, już jestem. To na dzisiaj byłoby tyle z wycieczek. Dzisiaj 19 km. Wczoraj, nie, dzisiaj 18. Wczoraj 20. Plus jeszcze to, co się robi poza szlakiem. Także sporo. Tak się porobiło, że wczoraj już nigdzie nie wychodziłem. A dzisiaj już jest dzisiaj i lecimy. I lecimy 30 km robić hiking. Rozchmurza się trochę,
Kierowca mówił, że dzisiaj nie będzie padać, bo sprawdzał pogodę. Jutro będzie lać. Mieliśmy już na ten lodowiec, ale o 4:30 musimy być tutaj z powrotem. A co jest bardzo ciężkie z dotarciem na tamto miejsce, więc idziemy gdzieś w tą stronę. Słuchajcie, to zobaczymy. Tego jeszcze nie wiemy. No ale coś zobaczymy. Chciałem wam tutaj pokazać właśnie kolory tych wszystkich liści, bo teraz sobie rozmawiamy, patrzcie, od czerwonych po pomarańczowe, czerwone, zielone, zielono-pomarańczowe. Wszystko się tutaj miesza ze sobą i my w tym klimacie idziemy. Jest naprawdę płasko jak na razie. Nie wiem, czy dzisiejszy dzień będzie wymagający, ale na pewno jest przyjemny. Tyle mogę na razie rzec. Pyk, pyk. O kurde, trzeba się trzymać liny, bo nie jest tak łatwo, jak to wygląda na to, że jest. Pyk. Z ciekawszych rzeczy, które dzisiaj można na trasie zauważyć, no to jest rzeka, która ma fajny, ładny kolor. Ponadto nic więcej, powiem wam. Poza tym jeszcze powiem wam, że to jak się z kimś idzie, to tak nie ma czasu na nagrywanie, bo jest dużo takich ciekawych tematów, pytań na temat kultury, czy na temat życia w kraju, w którym ktoś tam mieszka. Akurat kolega jest ze Stanów Zjednoczonych i sobie tutaj gadamy. Mam nadzieję, że się urodzi nam dzisiaj coś ciekawego jeszcze. Znowu trafiliśmy na kempingi. Dużo, dużo naprawdę osób tutaj sobie uprawia takie hikingi z namiotem. I tych tras jest tutaj naprawdę multum. Jest tego dużo. Także dla chętnych można. Dla mnie pod namiot to troszkę za mało by się tu chyba działo. Wolę takie góry, wiecie, przechodzić przez przełęcze, 2000, lawirujecie na 2000-3000, powyżej 3000 metrów nad poziomem morza. No, ale w niedzielę będzie live i powiem wam, gdzie najprawdopodobniej ruszę z namiotem w tym roku, bo to jest ciekawe. Także czekajcie na live'a. A live będzie, oj, będzie. Wspięliśmy się trochę na taką górkę z punktem widokowym dla was, no i dla siebie też. I pyk. Takie widoki z tej strony. Kropi deszczem cały czas, ale mamy też wgląd tutaj. Patrzcie na rodzinę Fitzroy. Zachmurzona trochę. Bo gdzie byśmy nie byli, gdzie nie byśmy nie pojechali, wszystko kręci się wokół Fitzroy. A jest naprawdę przyjemnie. Muszę wam powiedzieć, że jest taki odprężający klimat. Nie jest tak źle, co? Wczoraj jezioro, dzisiaj inne jezioro. Już jutro spróbuję coś dograć rano, bo dzisiaj to już pewnie będziemy za późno. Także taki miksik różnych miejsc dzisiaj. Tu na tym stepie troszeczkę powiewa, ale w porównaniu do wcześniejszych dni naprawdę ten wiatr nie dokucza tak bardzo. Zobaczcie, z tej strony można zobaczyć Fitzroya. Myślałem, że dzisiaj nie będzie pogody, się go nie zobaczy, a tutaj jeszcze chwilkę przejdzie chmurka i będziemy mogli go zobaczyć całego. No, to jest niezła niespodzianka dzisiejszego dnia. A jezioro, do którego idziemy, nazywa się jezioro Elektryka
Więc jeszcze nie byłem, ale już daję 10 na 10 za tą wspaniałą nazwę. No. I cyk. Dawaj, Ficek, się pokazuj, idziemy dalej. Dotarliśmy. Wszystko fajnie. Jak się zaraz odwrócę, żeby pokazać wam lagunę, lake, czyli jezioro, no to będzie mocno wiać. Uwaga. Nie wiem, chyba tego nie widać na kamerce, ale woda jest naprawdę taka... Jakiego koloru? Takiego niebieskiego, turkusowego wręcz. A nie można tego powiedzieć o lagunie Torre, bo była naprawdę woda brzydka, taka mętna, a tu jest ładna. Tak się nam tutaj spodobało, że idziemy dalej przed siebie, bo szlaki prowadzą hen za tą górę. W ogóle dużo kilometrów tych szlaków tutaj jest, ale my spróbujemy jeszcze dojść do drugiego jeziora i musimy się wracać. O pierwszej musimy zawracać, żeby zdążyć na powrotny autobus. Niezła trasa. Teraz się robi ciekawiej, coraz ciekawiej, bo trzeba tak przyjść albo tędy, albo tutaj. Przynajmniej nie będziemy się tak nudzić cały czas. Niestety zbłądziliśmy trochę. Byłem tutaj za rogiem zobaczyć, co się dzieje, ale kompletnie nie da się tam przejść później. Można by próbować, ale grozi to ryzykiem, a nie warte jest ryzyko. Trzeba uważać, bo łatwo pomylić drogi, bo dużo jest takich ścieżek wydeptanych przez ludzi i możecie pobłądzić, więc lepiej czasami częściej na tą mapę patrzeć, ale za to czas się zaoszczędzi, bo teraz musimy się cofać. Tego się nie spodziewaliśmy. A wychodzimy, a tutaj za rogiem taki widok. To jest naprawdę dobry dzień dla trekkerów takich jak my. Spróbujemy obejść jezioro tutaj przy krawędzi i tam znajdziemy się już pod lodowcem, gdzie znajduje się drugie jezioro. Makaroni. Małe nie, tu dwa się tam znajdują. Małe i makaroni i jeszcze takie większe. Tylko nie pamiętam, jak się nazywa. Musiałbym zerknąć na mapę, później wam powiem. Lecimy z tematem. Tak jest za nami. I pozdrawiam wszystkich. Jednak rzeka krzyżuje nam trochę planów. Moglibyśmy zdjąć buty, przejść, tylko teraz tak, czekać, aż nogi wyschną, później znowu. A mamy jeszcze ze 45 minut tylko. Musimy zawracać. Spróbujemy jeszcze tam dalej. Niestety tutaj nie da się przejść bez zdejmowania butów. Trzeba byłoby mieć buty trekkingowe, takie dobre, wodoodporne, do kostek. I można by było sobie skakać po kamieniach. A tak jak my mamy buciaki, szmaciaki, no to się nie opłaca moczyć. Bo później wiecie, że śmierdzą te buty strasznie. Tam jest jeszcze też jakieś jezioro małe. Może uda nam się tam dotrzeć. Nie wiem. Dobra, stwierdziliśmy, że będziemy teraz szli wzdłuż rzeki ku górze. Zobaczymy te drugie jezioro, jak się uda. No i zawijas. Tutaj mamy niezłą zabawę, skacząc po tych kamykach. Uff. Zdobyliśmy
nie to co chcieliśmy. Woda podobna, ale lepsza niż wczoraj. Ale nie ma to porównania do tego co jest tam. Kurczę, tak bardzo chcieliśmy iść na te drugie jezioro, ale się nie udało. Niestety. Ale teraz jeszcze muszę wam powiedzieć, że rozumiem dlaczego ludzie chodzą tutaj z namiotami. I jestem przekonany na 100%, że można tutaj odnaleźć takie miejsca, że głowa boli, głowa mała. Patrzcie. Koleżka Fritz. Fritz Ritz. Jelo. Zjemy kanapkę i spadówka. O, ale wieje, muszę czapkę założyć, cholera. Kanapki, które robi się samemu, smakują 5 razy lepiej. Także smacznego dla wszystkich, którzy teraz coś spożywają. Spójrzcie, jaka piękna kraina. No i końcówka dzisiejszego trekkingu już przebywa w takim oto klimacie. Bardzo miłym, spokojnym, płaskim. Nawet powiedziałbym, że nawet mamy trochę z górki. Ptaszki jakieś ćwierkają. Trzeba uważać, bo jak wieje wiatr, to słychać jak te gałęzie skwierczą, tak można powiedzieć, że skwierczą i mogą spadać na ziemię i dobrze wtedy nie być pod taką gałęzią, nie? Skończyliśmy swój trekking 15 minut przed czasem, bo jeszcze na takiej fajnej polanie zrobiliśmy sobie drzemkę, bo mówimy co będziemy szli i mieli czekać godzinę 45 minut na ulicy, to lepiej poczekać gdzieś w ładnym miejscu. A pogoda jakoś, jak się fajnie wyklarowała. Co? Zobaczcie, jakie góry się tam odsłoniły. Elegancja. To był naprawdę dobry dzień. Zaskoczył mnie na maksa, bo myślałem, że nic tu nie będzie, jak zaczynaliśmy hiking, a się okazało, że było mega. Szkoda, że nie mogliśmy się przedostać na drugą stronę pod lodowiec, bo tam podejrzewam była najprawdziwsza perełka tego regionu. No oczywiście Fitzroy jest chyba jedyneczką. Z powrotem w hostelu, za oknem już ciemno. Nie mam tutaj w ogóle drabinki, żeby wejść. Ale jak to robi baza, patrzcie. O, nie wiem czy z jedną kamerą dam radę. A spróbuję, zobaczcie. Tu trzymam kamerę. Raz, dwa, trzy. A że nie zrobię sobie krzywdy. I wleciałem. Skoczny, co jestem. Dobra, a w tym wygodnym miejscu na swoim wyrku chciałem się z wami pożegnać. Tak. Przede wszystkim życzyć dużo, dużo zdrówka. Słonecznej pogody, takiej fajnej, żeby już było ciepło. Żebyście też mogli zacząć na wychodzić na spacery, na jakieś hikingi, trekkingi. Zwał jak zwał. Dwa, w niedzielę zapraszam wszystkich na live'a. Na live'a z okazji rocznicy. Mojej rocznicy, czyli jednego roku w podróży. Do tego razem mam jakieś moje przemyślenia na temat tego, co chcę do końca roku. Jak od nowego roku widzę się na YouTubie. Co chcę zmienić, do czego będę dążył. Do tego wszystkiego powiem wam, gdzie chcę pojechać właśnie z plecakiem, z namiotem w tym roku. Bardzo ciekawy kierunek. Z kim, bo to będą dziewczyny, możecie się domyślać. Kto oglądał w tamtym roku, ten pewnie już wie. Także no, parę takich smaczków, no. Nie mam pomysłu, żeby robić teraz jakiś, nie wiem, specjalny odcinek z okazji roku, więc wydaje mi się, że live to będzie taka najlepsza okazja, żeby sobie usiąść, pogadać. Być może będziecie mieli jakieś pytania odnośnie ostatniego roku, więc je pogadamy. To może być ciekawe. To może być naprawdę ciekawe. Mogą być ciekawe pytania.
z tych wszystkich krajów, które odwiedziłem. No, także przygotujcie pytania i w niedzielę się widzimy. Reszta poleci na spontanie. A tymczasem zdrówka. Zapraszam na jutro. Jutro też będzie taki nietypowy odcinek, bo będą pytania i będą odpowiedzi. To tak, z tego co wiem, to na to nie będzie na pewno takich samych pytań na live, więc spokojna główka. No i tyle, nie? Trzymajcie się. Pozdro 600.